No bardzo ciężki mecz tutaj na wyjeździe w Chojnicach. No, trzeba przyznać, że potrafimy grać lepiej, ale aczkolwiek gratulacje dla zespołu, że mimo tego, że może nie układała nam się gra dzisiaj, to potrafiliśmy wyciągnąć remis. A w pierwszej połowie by zabrakło nam trochę szczęścia, mieliśmy słupek. Myślę, że wtedy mecz mógł zupełnie inaczej się toczyć. A tak no, jest remis, no, oczywiście go szanujemy, po raz kolejny nie przegrywamy. To jest ważne, że chłopaki pokazują charakter, że do końca gramy i oby tak dalej. No świetnie, dzisiaj po broni nam trochę też Bartek. Generalnie nie oceniam poszczególnych zawodników, no ale trzeba przyznać, że mieli swoje czyste sytuacje drużyna z Chojnic i dzięki dobrym interwencjom Bartek utrzymał nas w grze. No później już przycisnęliśmy, dążyliśmy do strzelenia tej bramki i się udało. Tak jak mówię, szanujemy po raz kolejny remis, mimo tego, że to jest trzeci remis z rzędu, ale nie przegrywamy na wyjeździe i to jest najważniejsze. Oczywiście będziemy się starać teraz zdobyć komplet punktów w meczu z Jantarem, też nie będzie lekko, ale już myślimy o najbliższej kolejce.